Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę, która zmienia zasady sprzedaży napojów energetycznych z kofeiną i tauryną. Takie napoje będą sprzedawane wyłącznie za okazaniem dowodu osobistego. Sklepy muszą się dostosować lub zapłacą karę. Energetyki znikną także ze szkolnych sklepików. Paweł Jędrusik. Nastolatkowie jeszcze mogą je kupić, ale za kilka dni ich zakup nie będzie się różnił niczym od zakupu alkoholu, bo szkodliwości tych napojów przekonują lekarze i popierają wprowadzenie nowych przepisów. W wypadku młodego człowieka ma to kapitalne znaczenie, bo przecież to są organizmy w trakcie rozwoju. Wpływa na pewno na ośrodkowy układ nerwowy, gdzie opisywane są również i przypadki wręcz po spożyciu napojów energizujących, zaburzenia ukrwienia mózgu, tak naprawdę mogące prowadzić do gorszych efektów nauki. Ale to nie wszystko. Częste spożywanie napojów energetycznych może doprowadzić do obkurczenia naczyń wieńcowych i zawału mięśnia sercowego. Takie napoje stymulują cały układ endokrynny, co wiąże się z zaburzeniami hormonalnymi. Wpływają również na pracę wątroby ze względu na dużą zawartość cukru i kofeiny.